Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, na wstępie chcę oczywiście bardzo serdecznie Wam podziękować za wszystkie tak bardzo życzliwe komentarze pod moimi filmami. Już wspominałam wiele razy, że na taką ilość komentarzy nie jestem w stanie niestety odpowiadać. W ogóle w tej chwili nie bardzo jestem w stanie, dlatego że się bardzo dużo dzieje w tych okolicach przedświątecznych. Natomiast obiecuję, że postaram się choć trochę nadrobić. Też nie wszystkie komentarze, muszę Państwa tutaj uprzedzić, mi się pokazują niestety, ale to też jest oczywiste, dlatego że przy takiej dużej ilości komentarzy, jakie są, padają pod różnymi filmami, jednak nie napływają mi te wszystkie powiadomienia, więc staram się zapoznawać na bieżąco z tym, co przychodzi. Przechodząc do rzeczy, dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam na wspólne wykonanie dekoracji na nagrobek w kształcie serca, ale myślę, że na tej bazie, którą dzisiaj Państwu zaproponuję, w takiej opcji, w takiej wersji, taką metodą, myślę, że będziecie sobie mogli wykonać serce na wiele, wiele różnych innych okazji, jeżeli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, zapotrzebowanie na dekoracje właśnie w kształcie serca, a jak wiemy, akurat ten kształt jest niezwykle uniwersalny na różne okazje, więc można różne strojki będzie sobie tutaj czynić, że tak powiem. Obiecywałam już jakiś czas temu wykonanie, no jakiś czas temu, wstyd się przyznać, to będzie pewnie ze 3 lata temu, tak myślę, wykonanie serca, jeżeli nie mamy podstawy w kształcie serca, czyli jeżeli nie posiadamy gąbki, tak zwanej kształtki w kształcie serca, nie mamy gotowej kupionej. Nie jest tak, że jedziecie na giełdę, czy w internecie, czy gdziekolwiek indziej, kupiliście po prostu sobie z gąbki, z pianki florystycznej kształt serca, nie macie tego, a chcecie wykonać serce. Jest bardzo prosta metoda na to i tutaj od razu mówię, i to jest metoda, którą ja sobie wypracowałam sama, więc jeżeli spotkaliście się gdzieś z innymi metodami, nie bądźcie zaskoczeni tym, że moja jest być może inna, najprawdopodobniej tak, dlatego że tak jak wspomniałam, właśnie już wypracowałam ją sobie sama, ale mam nadzieję, że takie wypracowanie właśnie we własnym zakresie takiej metody dało mi tą pewność, że tutaj to się sprawdzi, że Wam przyda się również ona i że również z powodzeniem ją zastosujecie. I tak jak widzicie, mam przygotowany naokoło siebie stroisz w bardzo dużej ilości, ale nie cały wykorzystam. Po prostu dzisiaj miałam świetną dostawę i mam tutaj 7 gatunków różnych zielonych dodatków, więc jest ekstra, ale to zostanie też na inne stroiki. W każdym bądź razie mam przygotowany zarówno stroisz taki miększy jakby, tak, bym łagodniał, czyli tuje i tujo podobne, że tak powiem, różnego rodzaju gałązki. Natomiast mam również tutaj po mojej lewej stronie przygotowane gałązki iglaste, bardzo ostre. Nie wiem, z których skorzystam, ale z których byście Państwo nie skorzystali, będzie dobrze. Grunt, żeby to były gałązki, choć w jakiejś tam części bardziej sztywne, nie takie lelawe. Na przykład zademonstruję tutaj od razu już gałązkę, powiedzmy, takiej tui miększej, która to gałązka właśnie jest, o ta, powiedzmy, w całości jest dość sztywna, ale załóżmy już krótsza jej wersja jest taka miękka, spływająca, to nam się nie przyda na dolną warstwę dekoracji, jakby podstawy, którą musimy wykonać, ponieważ dolna warstwa musi nam podtrzymać jakby tą górną, więc na samą dolną będziemy stosowali zdecydowanie sztywniejszy stroisz, może być właśnie w tym celu iglasty, natomiast wyżej będę sobie wypełniała innym stroiszem, ale to było na temat elementów przygotowanych. Natomiast to, w czym będziemy to robić, to się nazywa floret. Taka gąbka w koszyczku, wiele osób to nazywa, ja mówię na to kratownica. W każdym bądź razie rzeczywiście przypomina to koszyczek. To jest gąbka, akurat tutaj ten floret, to jest do kwiatów ciętych, żywych roślin. W związku z tym właśnie ona już została namoczona przeze mnie w wodzie, pociągnęła wodę na tyle, że jest dość ciężka, także ona stabilnie utrzyma dekorację sama w sobie, po prostu nie ma potrzeby jej na niczym innym mocować. Nie potrzebujemy żadnego dodatkowego obciążenia. Tutaj jest podstawa plastikowa w całości, tak jak widzicie, także również na pomnik nie powinna spływać woda. W momencie, kiedy w domu będziecie wykonywali sobie taką dekorację, miejcie na uwadze, że rośliny, które będziemy tutaj wkładali, mocowali w tej gąbce, one będą w pewnym sensie tą wodę wypierały, więc troszeczkę tej wody tutaj zostanie, ale nie obawiajcie się, bo w późniejszym czasie po prostu te rośliny automatycznie będą ciągnęły wodę z gąbki, więc to nie będzie tak, że to się notorycznie będzie lało właśnie na pomnik. Ten floret jest, tak jak widzicie, w kształcie kwadratowym, może być też prostokątny. Wzięłam kwadratowy, dlatego że powiedzmy na taki pierwszy raz do wykonania jest to zdecydowanie
prostsza forma w kwadracie wykonać, ale są prostokątne i myślę, że wiele osób ewentualnie, jeżeli będzie chciało, zapozna się z dzisiejszą moją metodą i jeżeli Wam się spodoba ta metoda, to myślę, że z powodzeniem w prostokątnej takiej podstawie również wykonacie sobie bez najmniejszego problemu. Ja mam papier. I teraz po co mi ten papier? Otóż, tak jak już wspomniałam, ja sobie sama tę metodę wypracowałam, więc jest to totalnie taka amatorska metoda. Ja to sobie złożę na 4, bo mam papier miękki. Ale zaraz Państwo zobaczycie, o co chodzi. Amatorska metoda. A amatorska metoda polega na tym, żeby sobie radzić, jak człowiek tylko potrafi, ale żeby uzyskać efekt taki, jakiego oczekujemy. W związku z tym bierzemy sobie kawał papieru lub kawałek, zależy jaki chcemy, żeby było duże nasze serce. Składamy sobie na pół, bo jak wiadomo ogólnie, ze szkoły podstawowej głównie z plastyki, najłatwiej jest nam narysować serce i uzyskać jego taki fajny kształt, kiedy sobie po prostu rysujemy jego połówkę. W związku z tym też tutaj ja sobie połóweczkę, ale ja już nie będę rysowała, pozwólcie, bo spróbuję to wyciąć od razu, bo akurat z kształtem serca, powiedzmy sobie, nie mam większego jakiegoś problemu, najwyżej jakieś korektę jakąś zastosuję. Później zrobię korektę, nie zastosuję. I tutaj będziemy mieli podstawę i tak jak już wspomniałam, weźcie pod uwagę fakt, żeby to była mniej więcej taka wielkość, jakbyście oczekiwali, że będzie Wasza dekoracja właśnie takiej wielkości, byście chcieli, żeby ona była. I teraz myślę, że już większość Państwa się domyśla, po co nam będzie służyło, do czego nam będzie służyło to papierowe serce. Otóż ono posłuży nam zwyczajnie jako właśnie taka kształtka, której nie posiadamy, bo po pierwsze nie kupiliśmy, bo nie było, po drugie nie kupiliśmy, bo się spóźniliśmy na przykład z zamówieniem lub na przykład nie kupiliśmy, bo jest droga. Bo rzeczywiście takie już formy konkretne, takie powiedziałabym no zdecydowanie profesjonalne formy, one już są zdecydowanie też droższe niż różnego innego rodzaju dodatki. Także o ile taki floret może kosztować tam powiedzmy, tak uczciwie mówiąc, nie wiem ile, ale myślę, że do 10 zł, o tyle taka kształtka może już kosztować, no może kosztować nawet i ze 30 zł albo więcej. Już, czyli te kleszczenia. Zaraz zobaczymy, jakie takie mi wyszło pół serca, takie totalnie przedszkolne. Natomiast zobaczymy, jak. O, nie no, w całości jest ok. Czyli ja mam taki kształt serca, mili Państwo. I teraz ja sobie podłożyłam tutaj w ogóle taką podkładkę, żeby troszeczkę zabezpieczyć stół przed tą wodą, bo sam stół nie ucierpi, tylko ja będę później musiała dłużej po prostu sprzątać. I teraz mocuję sobie, mocuję, ustawiam po prostu, moi drodzy. Na środku mniej więcej sobie ustawiam ten floret i banalnie prosta sprawa. Teraz ja już Państwu pokażę wszystko po kolei, co jak będziemy robili, a później Państwa zaproszę tutaj powyżej, o ile uda mi się ustawić sprzęt, mam nadzieję, że uda mi się, dlatego, że chciałabym, żebyście bardziej widzieli, zdecydowanie dokładniej widzieli, jak ja to będę robiła, natomiast teraz tylko w dwóch słowach chcę Wam po prostu powiedzieć, co będę robiła. Więc tak jak już wspomniałam, troszeczkę takiego sztywniejszego stroiszu, może cyprysik tutaj zastosuję, to jest tak, cyprysik, powiedzmy, żeby tutaj Państwu mniej więcej to zwizualizować. I o co chodzi? Po pierwsze, chcę powiedzieć tutaj Państwu, przypomnieć i z dużym naciskiem na to, że przycinajcie sobie Państwo, czy to robicie sekatorem, czy nożyczkami, obojętnie, ja tutaj nie mam jakiejś takiej, powiedzmy, swojej metody konkretnie, której uważam, że się trzeba trzymać ze względu na fakt, że róbmy to tym, czym nam jest wygodnie. Ja na przykład nigdy nie będę stosowała nożyka do przycinania kwiatów ciętych w związku z tym, że jest mi niewygodnie, więc dlatego zawsze na przykład stosuję sekator. Także jak macie nożyczki, możecie nożyczkami po prostu. Natomiast ja mam sekatorek i teraz tak, przycinamy zawsze każdą gałązkę, jeżeli chodzi o stroisz stosowany do stroików, gdzie używamy roślin żywych. Moi drodzy, przycinamy po skosie, już będę tłumaczyła po kolei dla osób, które nie wiedzą tego być może z poprzednich filmików. Dlatego, że przycięta po skosie łodyżka zawsze daje nam większą powierzchnię, nie jest tylko średnica, tylko mamy, tworzy nam się większa powierzchnia, która pozwoli ciągnąć więcej wody roślince. Natomiast później tutaj stosujemy tak zwane oczyszczanie. O, ja tutaj na przykład, no to już zdarłam tutaj już te dodatkowe takie gałązki, ale o tutaj na przykład zademonstruję, o co chodzi, tak?
na przykład przycinam i tutaj zostają mi takie kawałki, takie małe gałązeczki, które przeszkadzają i tutaj chcę Państwa uczyć, gąbka to nie jest gąbka kąpielowa, ona nie napęcznieje jeszcze bardziej w momencie, kiedy na przykład my włożymy, o tutaj zresztą chciałam właśnie, zrobiłam taką dziurkę i zobaczcie, tutaj zrobiłam dziurkę patykiem, włożyłam gąbkę do wody, żeby naciągnęła wody i ta gąbka się nie, ona nie rozpulchniła się na tyle, żeby ta dziurka się zmniejszyła lub zniknęła, więc taka gąbka też ma swoją wytrzymałość i ona zniesie, zaakceptuje pewną ilość dziurek, ale potem się po prostu zwyczajnie rozpadnie, więc miejmy na uwadze fakt, żeby jak mniej tą gąbkę dziurawić, więc po prostu jak włożymy, to jest duża łatwość wkładania w taką gąbkę, ponieważ wiele razy używam określenia wchodzą roślinki jak masełko, ale też jak masełko mogą wyjść. Więc automatycznie, jeżeli na przykład byście włożyli taką z gałązkami dodatkowymi, to robi się nam duża dziura. Natomiast jeżeli wkładamy bez, to robi nam się dziurka na średnicę gałązki, którą wkładamy i ta dziurka tak zostaje, gąbka troszeczkę oczywiście obejmuje sobą, bo ma też taką konsystencję, tą roślinkę, tą gałązkę i trzyma ją już tak, jak powinna. Więc starajcie się oczyszczać te końcówki, żeby jak najmniejsze dziury powstawały w gąbce. I co teraz robię? Teraz wkładam, ja sobie tutaj delikatnie już akurat włożę z tej strony tutaj jakby od tego dolnej tej części zaczęłam, więc włożę troszeczkę taką, powiedzmy, odwrócę, żeby Państwo od razu widzieli, dobrze, bo nie chcę tutaj, powiedzmy, chciałabym, żeby to było takie bardzo szczegółowe dla wszystkich instruktorów, natomiast zaraz będziecie Państwo z góry widzieli. Zaczynam tutaj od dołu, więc tutaj akurat od dołu wyprofiluję sobie tak, żeby troszeczkę to serduszko mi zeszło w dół tak ładnie, ale jeżeli chcecie na przykład stosować się ściśle do tego, tutaj do tej końcóweczki, to po prostu przytnijcie sobie na taką długość gałązkę, mając na uwadze kawałek tutaj gałązki, która wejdzie we floret, żeby to się też trzymało, więc to też nie może być, powiedzmy, pół centymetra. Niech to będzie tak optymalnie, załóżmy 2-3 centymetry, żebyście byli pewni, że Wam to nie wypadnie. I teraz, mili Państwo, wbijam sobie pierwsza warstwa, czyli na dole samym, wbijamy sobie tutaj, o w ten sposób ja wbijam, widzicie, o i prawie się trzyma mi tutaj właśnie tej kształtki, którą stworzyłam sama, czyli tego kształtu serca. To jest taka dokładnie wycięta forma, słuchajcie, jak panie na przykład, które kiedyś szyły na maszynach na przykład, lub jeszcze szyją, one sobie również robią formy do wycinania tkaniny, z której będą szyły, więc my sobie zrobiliśmy formę do ułożenia serca. Nie jest łatwo osobom, które nie mają doświadczenia, nie są, powiedzmy, jakoś bardzo zaawansowane w tym, ułożyć kształtu serca, a nawet osobom, które są zaawansowane, bardzo często też to, ten kształt gdzieś tam, powiedzmy, ucieknie. W związku z tym pierwszą warstwę układamy sobie, trzymając się ściśle tutaj tego kształtu, a góra i następne warstwy, którymi będziemy wypełniać, to powiedzmy sobie, możemy sobie już tutaj szaleć, czyli możemy sobie robić takie wariacje takie dekoracyjne. Ja, moi drodzy, teraz Was zaproszę tutaj bliżej do mojego stołu, żebyście mogli obserwować ten proces wykonania. Nie będę w trakcie tego gadała cały czas, bo to bez sensu, bo to nam tylko przedłuży. Na przyspieszeniu zobaczycie, ja będę układała tutaj po prostu jakby te warstwy, okay? Natomiast Państwo obserwujcie, ale ten proces będzie przerywany. Od razu chcę powiedzieć, żebyście nie przelecieli do końca filmu, nie przewinęli, tylko ten proces będzie przerywany, bo jak uznam, że coś tam muszę powiedzieć, Państwu przekazać, będę chciała, no to wtedy będę przekazywała. I znowu na przyspieszeniu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego stołu. Thank you.
tak jak widzicie, ja podniosę o tutaj to tak właśnie, żebyście może bardziej jeszcze zobaczyli. Ha, ucieka woda troszeczkę, tak jak mówiłam, że po prostu rośliny wypierają wodę, gałązki z gąbki na razie. I teraz tak, udało mi się ułożyć kształt serca, ale tak jak widzieliście, jest to dosyć taka chaotyczna robota, dlatego że nie powiedziałabym, że jest to prosta metoda, w sensie, żeby lecimy po kolei, ponieważ przycinałam po prostu gałązki na takiej długości, żeby wykorzystać ich potencjał. Natomiast tak jak widzieliście, na przykład przykładam gałązkę i nagle się okazuje, że ona w tym miejscu jest za długa, ale w innym miejscu mogę ją dołożyć, gdzie jest potrzebna dłuższa, no to szkoda ją ciąć, z kolei inna jest za krótka, no to wkładam w inne miejsce. Tutaj zastosowałam najpierw cyprysik, tutaj cyprysik, cyprysika jak zobaczyłam nie wystarczy mi na całe serce, w związku z tym, żeby było też inne usztywnienie, bo cyprys jest jednak dosyć sztywny, inne usztywnienie zastosowałam gałązki iglaste. I teraz powstała mi właśnie taka pierwsza warstwa, która w pewnym sensie usztywnienie takie powoduje, zresztą mi podniosę floret i zobaczycie sami, o zobaczcie, i powiedzmy mamy taki wstępny zarys serca. Jest to oczywiste, że to nie będzie od razu piękne, idealne serduszko, bo tutaj mamy prześwity między stroiszem, to jest pierwsza warstwa, pamiętajmy o tym. Ja wracam mniej więcej, żeby sobie ułożyć to, ten kształt serca tutaj i teraz, moi drodzy, po prostu zabieram się za wypełnianie kolejnymi warstwami. Kolejne warstwy zieleni mogą być, powiedzmy, tutaj biorę pierwszą z brzegu gałązkę i te gałązki iglaste też oczywiście pamiętajcie, żeby oczyszczać z igiełek, koniecznie. I biorę po prostu pierwszą z brzegu gałązkę i teraz co chcę pokazać. Kolejne warstwy zieleni, dobrze by było, żebyśmy sobie układali, powiedzmy, możemy je układać sobie w ten sposób, wbijając pod kątem jakby do góry, ale tutaj to nie będzie dobra metoda najpierw, zanim tutaj bardziej sobie wypełnimy, ponieważ to nam da taki fajny efekt 3D, po prostu takiego powietrza wpuści pomiędzy gałązki, ale to tylko dopiero w momencie, kiedy będziemy później już tutaj coś więcej działali na tej powierzchni. Natomiast najpierw musimy sobie jeszcze bardziej wypełnić, czyli żeby pozbyć się tych prześwitów, bo ich jest za dużo, żeby ten ładny kształt serca rzucał nam się w oczy. Na razie to jest takie, powiedzmy, mniej więcej, o, to jest taki szkic jak rysunek. To jest szkic. Teraz ten szkic musimy podrobić. I teraz takie gałązki, moi drodzy, wbijamy nie pod takim kątem, tylko albo wbijajmy je prosto, czyli po prostu całkowicie w poziomie, albo wbijajmy je delikatnie, tak jakby pod skosem w tą stronę, w zależności od tego, jakie miejsce chcemy wypełnić. Przykładowo, tutaj mam dziurkę, no to troszeczkę bardziej wbiję pod kątem do góry, tak? Natomiast gdybym na przykład miała tutaj powierzchnię już wypełnioną, o, tak jak załóżmy przy cyprysiku, no to wtedy mogę sobie pozwolić na wbicie prosto. I teraz ja się tutaj będę, że tak powiem, bawiła różnego rodzaju stroiszem, bo teraz już mogę tutaj spokojnie zastosować na przykład taką miększą tuję, mogę zastosować tutaj mnóstwo innych różnych dodatków. Mogę eukaliptusika na przykład zastosować, którego też tutaj mam, być może go zastosuję, ale niekoniecznie bym chciała takie droższe materiały Wam tutaj pokazywać, ale myślę, że sam eukaliptus, powiedzmy, no na takie szaleństwo sobie mogę pozwolić, żebyście może akurat też macie, bo może macie różnych innych ciekawszych roślinek na przykład niż ja, więcej u siebie w ogrodach, więc wtedy możecie je wykorzystać, żeby po prostu ta faktura była po prostu ciekawa, urozmaicona, przełamana odcieniami różnymi zieleni, natomiast po prostu tutaj tego różnego rodzaju takie elementy ciekawsze dopiero później, bardziej tak powiedzmy na końcu, jak już będziemy widzieli, że mamy ten fajny kształt serca ułożony. Też pamiętajcie o tym, co jest bardzo ważne w dalszej części, żeby nie zabudowywać góry, bo jednak gdzieś musimy zastosować sobie jeszcze kwiaty. Ja będę dzisiaj stosowała kwiaty sztuczne, natomiast Wy możecie oczywiście żywe, ale pamiętajmy o tym, żeby górę, jej zabudowanie zostawić na sam koniec. Więc mili Państwo, dzisiaj pokazuję Wam w takiej wersji to serduszko i lecimy dalej z tą robotą na zasadzie takiego zabudowania jego ładnie, żeby powstało coś na wzór takiego bardziej, takiej poduszeczki powiedzmy, ale ładnie, ładnie, w miarę możliwości równiutko wypełnionej. Udało mi się w miarę możliwości też to właśnie stworzyć, ten taki zarys dzięki tym gałązkom, nie przycinając ich od tej strony zewnętrznej, to też pamiętajcie, bardziej lepiej taką gałązkę powiedzmy jeszcze głębiej gdzieś tam wcisnąć, lub ostatecznie wyjąć i w inne miejsce przełożyć, niż przycinać od tej strony, od zewnętrznej te gałązki na długości, bo będzie to niezwykle sztucznie wyglądało. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie teraz na taki przyspieszony proces układania tych kolejnych warstw, a później z kolei podziałamy sobie znowu troszeczkę, już jak będę mówiła, przy dekoracji tego stroiczka. Zapraszam Was ponownie. Thank you.
widzicie, ja to cały czas jeszcze wypełniam. Wokół mnie jest bałagan, nie lada. Oczywiście, że ja w tej chwili nie wykorzystuję tych wszystkich elementów drobnych, takich drobniutkich, które mogłabym wykorzystać całkiem śmiało, ale po prostu chciałam, ponieważ mogę sobie dzisiaj akurat pozwolić na to, że mam tyle tego stroju, to wykorzystuję to. Ale tak serio mówiąc, to po prostu chciałam Wam pokazać, jak stworzyć taką płaską formę tego serca, bo oczywiście teraz idąc ku górze i wbijając, wiele osób już na pewno wie o tym, wbijając po prostu coraz wyżej i coraz wyżej kolejne warstwy, można wbijać te gałązki coraz krótsze, rozumiecie? Tylko myślę, że to jest dopiero dla osób, które ewentualnie jeszcze tego nigdy nie robiły, taka forma będzie łatwiejsza do wykonania. Można wbijać te gałązeczki coraz krótsze i wtedy automatycznie pierwsza warstwa powstałaby nam taka, wiecie, największa, natomiast kolejne warstwy tworzyłyby nam coś na wzór poduszeczki, czyli one by szły do góry, ale tak troszeczkę też tutaj po skosie. Ja nie chcę twierdzić, że to jest, wiecie, jakaś wyższa szkoła jazdy i że tego Państwo nie zrobicie, bo zrobicie to na pewno, tylko no, wymaga to troszeczkę takiego pobawienia się, bo no tak jak tutaj na tym moim kanale jesteście jakiś czas już, to doskonale wiecie, że nie robimy fuszerki, więc jeżeli możemy robić coś we własnym zakresie, robimy, żeby mieć jakiś fajny efekt tego, no to staramy się robić tak, żeby to było ładnie. Jeżeli ułożyliśmy sobie taki, powiedzmy, ja tutaj wykorzystałam, tak jak widzicie, ta górna warstwa to jest w zasadzie sama tuja, dlatego że miałam akurat z tymi takimi malutkimi jej owockami, w związku z tym to jest dla mnie dodatkowe atut dekoracyjny i tutaj nawet takie małe gałązeczki tej tuli, zobaczcie, teraz Wam pokażę, jak można uzyskać taki, powiedzmy, efekt, no nazwijmy to, cały czas ja posługuję się 3D, no ale to tak jest mniej więcej, że 3D polega na tym, żeby po prostu nie było to płaskie, tylko żeby było takie przestrzenne. No to teraz bardzo prosta sprawa, malutkimi gałązeczkami możemy to uzyskać, jeżeli już nie układaliśmy tego na kształt poduszki, o której przed chwilą wspomniałam. Czyli, mili Państwo, nie kładziemy gałązki po prostu na płasko, tylko kładziemy ją sobie w ten sposób, trochę po skosie. Po prostu chodzi o to, żeby zrobić zamieszanie, rozumiecie? Czyli na przykład, wezmę troszeczkę większą, żeby Wam zademonstrować. Dobra. Jest płaska gałązka, tak? Jeżeli ja ją włożę na płasko, zobaczmy, zrobię jedną dziurę niepotrzebną, to będzie płasko. Natomiast jeżeli ja ją włożę już w ten sposób, o, no to już nam się tworzy ciekawsza faktura i oczywiście, że na jednym takim przykładzie jednej gałązki nie będzie tego widać, że to się nagle coś tutaj nam zadziało fajnego, ale myślę, że przy większej ilości tych gałązek już właśnie w taki sposób zastosowanych to jest fajny efekt. I teraz zawsze problem stanowi tutaj ta góra, czyli to takie wcięcie, jak brzoskwinka, tak? O ile dół możemy sobie pięknie wyciągać, bo tam możemy sobie podokładać dłuższe gałęzie, zresztą na pewno mając wyobraźnię, robiąc takie rzeczy, Państwo o tym doskonale wiecie, że po prostu możemy dół wyciągać, możemy go wyciągnąć w kształcie łezki, możemy go po prostu przedłużyć i to nam to serce tak jakby wysubtelni, o tyle ta góra tutaj stanowi pewnego rodzaju problem, żebyśmy nie zgubili tego kształtu właśnie, żeby nam się nie zatarło. I często się niestety zaciera, czy to przy dekoracjach sztucznych, czy żywych. I moja metoda to jest taka, powiedziałabym, bardzo banalna, bardzo taka laicka, amatorska, ale daje efekt. Więc ja pokażę Wam, jak ja tutaj te gałązki wkładam. Oczywiście one muszą być włożone również tutaj, tak, czyli na sam środek, ale staram się nie wkładać tutaj na płasko, tylko tutaj gałązki staram się wkładać w taki sposób, czyli kieruję w jedną stronę i kieruję w drugą. Te gałązki się tak czy inaczej, moi drodzy, tak jak widzicie, te, które są wokół, one wpłyną na to, że tamte się troszkę przemieszczą, ale jednak ten efekt takiego układania, w ten sposób, tak, czyli automatycznie, jak układam w ten sposób, zobaczcie, to zostawiam tutaj ten środeczek, tak jakby nie zostawiam pustego miejsca w gąbce, ale zostawiam ten środek, żeby on był jak najmniej zabudowany i w ten sposób tutaj mi to ładne wycięcie takie pozostaje. No i teraz co? W zasadzie ten kształt serca został mniej więcej osiągnięty. Powiedziałabym, że nawet nie mniej więcej, tylko raczej więcej niż mniej. Zobaczcie, tak się to prezentuje, tak można wykonać bez tej tak zwanej kształtki, po prostu zwyczajnie dekorację serca.
dekoracje, przepraszam, w kształcie serca. No i co teraz? Ja nie będę Państwa oddalała, tylko tutaj również teraz zajmę się już taką stroną dekoracyjną. Ja zastosuję dzisiaj sobie tutaj kwiaty sztuczne. Teraz ten bałagan cały uprzątny, wybaczcie, ale przy takiej pracy tak to wygląda. Ja mam przygotowane dzisiaj, mili Państwo, to Wam tutaj już pokażę, bo chciałabym, żebyście do końca po prostu zobaczyli, jak ja to będę wykonywała. Może komuś akurat to pomoże, ułatwi jakby pracę. Ja będę wykorzystywała dzisiaj bardzo ładnej jakości róże sztuczne, ale oczywiście Państwo możecie sobie stosować na przykład albo żywe, z tym nie będziecie wtedy mieli najmniejszego problemu, bo to jest gąbka do roślin żywych i ona będzie Wam bardzo ładnie trzymała, natomiast możecie też wykorzystać kwiaty, powiedzmy, ja mam na łodygach, natomiast Państwo, jeżeli kupujecie tańsze kwiaty, wyrobówka tak zwana, mogą być również takiej pięknej jakości, jak na przykład te na łodygach, ale one wtedy nie mają właśnie tutaj tych długich łodyżek, tylko tak to wygląda, że po prostu mamy drucik wyrobowy. Nie wiem, na ile w ogóle widzicie teraz moją głowę, czy moją twarz, czy w ogóle ją widzicie, nie wiem. Ja robię, nie wiem, jak wygląda to w kadrze. Także wybaczcie wszystko. Ważne jest dzisiaj serce, nie ja. I teraz, mili Państwo, nabijamy taką sobie chryzantemę, na przykład jak tutaj, na drucik wyrobowy. Ja to tak czy inaczej przycinam, bo to przyciąć trzeba w zależności od tego, na jakiej długości to chcemy osadzić, ale zawsze przycinam sobie ten drut troszkę dłużej niż chcę, żeby to było, jakby długość jego była taka w rzeczywistości, taka powiedzmy finalna. I teraz tak, nie wkładam tutaj tą dziurkę, zastosuję, żeby nie marnować dziurek w gąbce. Nie wkładam w ten sposób, tylko jeżeli wkładamy na takim druciku, to zaginamy go na taką długość, jaką mniej więcej chcemy, zaginamy go i powstaje nam taka, o, tutaj pokażę, zdejmę rękawiczkę. I zostaje nam, moi drodzy, właśnie takie zagięcie, które powoduje to, że taki kwiat się bardziej trzyma w takiej gąbce żywej, ponieważ do kwiatów żywych, mokrej, bo one bardzo łatwo, te druciki w tą gąbkę wchodzą, ale też bardzo łatwo wychodzą. I zobaczcie, mili Państwo, wkładamy sobie go po prostu tutaj w dziurkę, tak? W ten sposób zagiętą, to stworzy nam się troszkę większa dziura, ale wkładamy go w taki sposób, że jeżeli będziemy go chcieli później wyjąć, to on nie chce wyjść, zobaczcie, widzicie, bo on zahacza tamtą po prostu, tamtym drucikiem zagiętym, zahacza nam o tą kratownicę, dlatego to jest bardzo, bardzo takie pomocne. No wyjęłam teraz, stworzyła mi się taka niefajna dziura, nie lubię takich rzeczy, jeżeli nie muszą być, bo to, tak jak mówiłam, już zabiera mi zdecydowanie miejsce na przykład na włożenie takiego kwiatu, który już tutaj mi będzie gdzieś tam, powiedzmy, uciekał w tej dziurce. Niekoniecznie jest musem zaginanie tych drucików. Zaginamy raczej tylko, słuchajcie, druciki, które są właśnie tymi takimi tak zwanymi wyrobówkami, ponieważ to są druty wyjątkowo cienkie. Jeżeli mamy takie łodygi, tak jak ja mam na przykład tutaj, grubsze, bo przycinam z kwiatów po prostu na łodydze te róże, no to wtedy ja tego nie zaginam i wtedy po prostu wkładam to w takiej wersji właśnie, jak to po prostu przycięłam, ale przy takiej ilości zieleni tutaj, którą jeszcze tutaj wypełnię tą dekorację, to przy takiej ilości zieleni te kwiaty mi się też będą trzymały. Ja, mili Państwo, przystępuję do pracy, do wypełniania jakby, do robienia już dekoracji. Jeżeli tak Wam jest wygodnie oglądać, to oglądajcie i na samym końcu pokażę Wam po prostu efekt. I jeżeli będzie trzeba coś tam jeszcze ewentualnie dopowiedzieć, to po prostu dopowiem. Nie powiedziałam.
troszeczkę ogarnęłam wokół siebie, bo było mnóstwo zielonych dodatków poprzecinanych i tak jak widać, zadziało się tutaj coś, to znaczy mam róże i mam głuk, zadziało się w sensie, że jest porozsypywane, bo nie obeszłam się z nimi zbyt delikatnie, ale jest to dodatek, mini Państwo, który do takiej dekoracji jest jak najbardziej, ja osobiście jestem na tak, jeżeli chodzi o takie dodatki. Do sztucznych kwiatów nie szkodzi, bo ja po prostu tutaj zastosowałam kwiaty czerwone, a do tego akurat na ten czas bardzo, bardzo dobrym dodatkiem, takim zamiast jakiegoś suszu, droższego, egzotycznego, takich rzeczy, to właśnie róża, głuk, jeżeli macie jakieś takie drobne, drobne powiedzmy różne, że tak powiem nieokreślone dla mnie, nie wszyscy, nie całe nazewnictwo znam ogrodowe i doskonale o tym wiecie. Natomiast rozróżniam wizualnie to, co mi się podoba i tak dobieram, ale tego typu elementy dla mnie jak najbardziej w tym okresie. Bardzo podobają mi się w ogóle, ja w międzyczasie tutaj właśnie sobie jeszcze przydekoruję to, taką końcówkę zrobię, taki, takie dopięcie na ostatni guzik tej dekoracji. Mili Państwo, ja bardzo lubię właśnie wszelkiego rodzaju takie gałęzie, które mają cierń. On ma w sobie coś takiego specyficzny, ma taki urok artystyczny, bym tak to powiedziała nawet, natomiast no, jest on zdecydowanie bardzo niewygodny w pracy i trzeba się z nim ostrożnie obchodzić, chociaż ja już nie jeden raz miałam kolce w palcach. Tak jak widzicie, jest mocno nabity ten podkład z tymi zielonymi dodatkami, tym stroiszem, dlatego nie ma tutaj dużego zagrożenia, że cokolwiek tam stąd może wypaść, ponieważ ja już mam problemy teraz, żeby wbić jakieś gałązki. Także jest dobrze. Nie chodzi o to, żeby było za ciasno, żeby było za dużo, ale żeby było, powiedzmy, nie było zbyt luźno tym gałązkom, żebyśmy właśnie nie mieli tego zagrożenia, że nam to powypada. Jeżeli chodzi o wkładanie tego typu gałązek właśnie suchych, z głogiem czy z różą, tak jak ja mam tutaj, to nie wymaga to jakiejś specjalnej precyzji, po prostu wkładamy i tyle. Te ciernie, te kolce, choćbyśmy nie chcieli, to one przytrzymają to tam, gdzie trzeba. Też nie musimy jakoś specjalnie, myślę, przy takiej gęstości owoców, jakie ja mam na tych gałązkach, to nie muszę specjalnie przemyśliwać, w które miejsce włożyć je, ponieważ one mi to specjalnie nie zagęszczą. One będą tylko taką małą, drobną przyprawą, która, powiedzmy, smak tej potrawy, takiej przenośni użyję, smak tej potrawy, jaką jest ta dekoracja, jedynie troszeczkę ubogaci, ale to będzie taki bardzo subtelny posmak, mało wyczuwalny. Mili Państwo, tak jak widzieliście, cały proces wykonania tej dekoracji, tego serca, mam nadzieję, że jesteście pocieszeni, w sensie zadowoleni z takiego przekazania Wam tutaj jakby takiego zaprezentowania Wam, jak to wykonać. I bardzo proszę, żebyście w komentarzach oczywiście pod filmem napisali, jakie są Wasze wrażenia, jak uważacie, czy to jest prosta metoda wykonania, czy raczej spodziewaliście się, powiedzmy, czegoś innego, lepszego jakościowo, w sensie nie chodzi mi o sam fakt tego, w jaki sposób ja mówię, bo to po prostu, bo jak ja mówię, jak ja nagrywam filmy, tylko rozumiecie, bo to każdy robi po swojemu. Chodzi mi po prostu o to tylko, czy sposób wykonania takiego serca jest według Was łatwą sprawą, czy wydawało Wam się może, że ta metoda będzie łatwiejsza, a może się Wam wydawało, że będzie trudniejsza, to mnie bardzo zadowoli. Natomiast być może znacie inne sposoby, to bardzo proszę podzielcie się nimi może w komentarzach, może komuś innemu się przydadzą. Gdyby ktoś tam na początku nie słuchał, to jest problem z wbiciem, bo się to o wszystko zaczepia. Gdyby ktoś na początku, mili Państwo, nie wysłuchał, to tak jak już wspomniałam, ja sobie w swój amatorski sposób wypracowałam akurat taką metodę wykonywania właśnie serca w momencie, kiedy nie mamy kształtki, czyli najprościej mówiąc wzoru serca po prostu już wyciętego w gotowej gąbce. Tak samo, dokładnie w taki sam sposób, moi drodzy, możecie sobie w takim florecie prostokątnym, czy to kwadratowym, oj, to tak, to nie będzie, ja bez rękawiczek muszę to jednak robić. Dokładnie w taki sam sposób, moi drodzy, możecie sobie układać na przykład kształt koła, czyli wianka. Czyli kształt wianka możecie również sobie ułożyć w kwadratowym florecie, dlatego że, no w kwadratowym będzie prościej niż w prostokątnym, dlatego że wystarczy sobie właśnie wyciąć kształt, którego się będziemy trzymali. Jeżeli ktoś ma takie, powiedzmy, nie musi mieć specjalnego doświadczenia, ale jeżeli ktoś ma, powiedzmy, takie oko precyzyjne, to spokojnie sobie nawet poradzi bez takiego
bez takiego kształtu wycinanego, bez formy wycinanej z papieru, ale myślę, że to ułatwi. Ja na przykład no, już wiele, wiele lat wykonuję te dekoracje, no bo sporo, ponad 20, ale i nie twierdzę, że tutaj jakoś mam nie wiadomo jakie, powiedzmy, doświadczenie, gdyż są osoby, które mają zdecydowanie większe, są osoby, które potrafią zdecydowanie więcej niż ja i lepiej. Natomiast mnie na przykład nieraz już też złapałam się na tym, że moja jakby intuicja taka zawiodła mnie i na przykład gdzieś pogubił mi się kształt, gdzieś ten kształt, wiecie, uciekł mi, tak? Wydawało mi się, że jest ok, natomiast potem po zrobieniu jeszcze wymagałoby to jednak wiele, wiele takiego udoskonalenia. Tego dlatego no lepiej się troszeczkę takim kształtem podeprzeć. Chociaż muszę tutaj powiedzieć, i to nie będzie jakby forma chwalenia się, to nie jest forma chwalenia się, bo to nie jest dobra sprawa, że wiele razy właśnie gdzieś tam, powiedzmy, w tym środowisku dekoratorskim ktoś mówił i nawet też ostatnio, że ze mną nikt nie będzie chciał pracować dlatego, że... I proszę nie wyrywać tego z kontekstu, nie jestem tak niedobrą i niemiłą osobą, tylko że jestem bardzo wymagającą osobą i że jestem bardzo... znaczy po prostu ja wykonując wszystko, wykonuję bardzo to szczegółowo, dokładnie, precyzyjnie i że jestem właśnie bardzo wymagająca. W związku z tym po prostu przez mój cały perfekcjonizm niestety jest mi ciężko znaleźć osoby, które by mogły ze mną pracować, chociaż ja tak osobiście nie uważam. Ja tak usłyszałam tylko i tak po prostu usłyszałam, ale osobiście uważam, że spokojnie mogłabym znaleźć osoby, z którymi by mi się dobrze współpracowało. Przepraszam, jeżeli usłyszeliście tutaj jakieś tam zaburczenie, bo to prawdopodobnie mój brak śniadania dzisiaj. Natomiast jeszcze tak wracając do moich współpracowników, o tak, może będzie eleganciej brzmiało, to muszę Wam powiedzieć tutaj, że raz rzeczywiście w życiu moim, i tak myślę, że coś takiego jest u osób, które wykonują różnego rodzaju dekoracje, raz w życiu udało mi się trafić na osobę, która została mi gdzieś tam przez kogoś przedstawiona zupełnie przypadkiem, w ogóle nie szukała pracy, ja nie szukałam pracownika. I po prostu było to tak, że ja gdzieś tam się spotkałyśmy, ja miałam okazję być u tej dziewczyny wtedy, teraz już kobiety, mamy, w pokoju, zobaczyć, jakie ona wykonuje pracę tak rysunkowo. I to było właśnie to. Na zasadzie ja od razu poczułam takie, teraz się tak mówię, takie flow z tą osobą. Ja po prostu poczułam, że my z tą osobą nadajemy na jednych falach. W sensie my się doskonale zrozumiemy, jeżeli chodzi o pracę. I muszę przyznać, że doszło do naszej współpracy i że tak, to była osoba jedyna, z którą współpracowałam, z którą miałam, z większą ilością osób współpracowałam, ale z którą miałam tak idealne porozumienie, że w momencie, kiedy no, ja zaniemogłam z powodu zbyt dużej ilości pracy i po prostu nie mogłam wykonać bardzo ważnej wówczas dla mnie dekoracji, to wystarczyło moje przekazanie Ani mojego zamysłu, bez żadnych rysunków, bez po prostu żadnego takiego, wiecie, głębszego, dłuższego analizowania tego. Po prostu przekazanie jej tylko mojej takiej koncepcji i naprawdę, możecie wierzyć lub nie, ale po prostu ja przyjechałam oczywiście, żeby tam doglądnąć, natomiast jak zobaczyłam to, co zrobiła Ania, no to powiem Wam szczerze, że pomyślałam sobie, no ona to dokładnie zrobiła tak, jak ja to po prostu, jak myślałam i tak, jak ja bym to zrobiła. W związku z tym raz w życiu trafiłam na taką osobę. Jeżeli macie podobne doświadczenia, na przykład, że gdzieś tam po drodze w Waszym życiu zawodowym takim, kwiatowym, takim artystycznym bardziej, trafiliście również na taką bardzo Wam bliską, bratnią duszę względem właśnie tego, co wykonujecie, to podzielcie się tym. Może też mieliście takie szczęście. Na przykład, czego Wam serdecznie życzę. Dobrze, ja już kończę. Moi drodzy Państwo, to ja wiem, że to nie jest krótki film. Wiem, ale takiego, moim zdaniem, takiego instruktażu, który starałam się dzisiaj dla Was tutaj jakby przygotować, nie da się pokazać w 5 minut. Nie ma opcji, żeby Państwu tutaj przekazać te wszystkie informacje w ciągu filmu 15-minutowego, zaprezentować i pokazać. Ja dzisiaj nie gadałam na temat osobistych spraw zbyt wiele, gdyby ktoś chciał tutaj jakby w tym kierunku gdzieś tam coś, powiedzmy, zarzucać mi co do długości tego filmu. W związku z tym tak, ten czas cały jest potrzebny, żeby móc Wam zaprezentować, bo nie prezentuję Państwu tylko kształtu wykonania serca, tylko również przy okazji wykonujemy sobie dzisiaj dekoracje.
naturalno-sztuczną lub naturalną z dodatkami sztucznymi, bo tutaj mamy tak, dekoracje mamy, podkład cały mamy 100% naturalny, kwiaty mamy sztuczne, ale również dodatki typu róża, guk mamy naturalne. Ja, żeby się pożegnać, muszę jeszcze to ogarnąć, przepraszam. Moi drodzy, mili Państwo, jeżeli... Ups, dopiero co mówiłam właśnie o tych kolcach. Jeżeli mam to szczęście i przyjemność, że towarzyszyliście mi aż do tego momentu, do tego w zasadzie końca wykonania tej dekoracji, to bardzo mi miło. Ja przełożyłam tą dekorację teraz na tacy. Nie, w zasadzie to po to tylko i wyłącznie, żeby to posprzątać, bo rzeczywiście się woda z tego lała. I Państwo widzieliście to na pewno, jak już wspominałam na początku, nie obawiajcie się, ponieważ teraz te wszystkie tam gałązki, roślinki powbijane, ja to jeszcze zdejmę, powbijane, one wyciągną tą wodę i ona już się z tego lała nie będzie. To jest po prostu gąbka, która ma zabezpieczyć nasze rośliny w wodę. I wszystko, co miałam Państwu do przekazania podczas tego filmu, przekazałam. To, na co jeszcze pragnę uczulić, uważajcie, żebyście się nie pokaleczyli tymi kolcami, bo to naprawdę nie jest przyjemna sprawa. Ja zrobiłam dekorację taką wedle mojego gustu. O, jeszcze się troszeczkę zlewa. Przepraszam, ja muszę położyć tu ręcznik, bo ja strasznie nie lubię takich sytuacji. Już momencik. Wybaczcie, już jestem z powrotem. Ja po prostu strasznie nie lubię. Wykonując nawet dekoracje, widzicie sami, jak robicie, że wokół jest bałagan, tworzy się, ale później dekoracje to jest dla mnie coś tak estetycznego. Dekoracje my kupujemy oczami. Nie patrzymy często na stronę praktyczną, tylko rzeczywiście kupujemy oczami, moi drodzy. Dekoracje my chłoniemy. Piękno dekoracji, które wykonujemy, które ktoś wykonał. W związku z tym dla mnie w ogóle totalnie jest nie do przyjęcia i przepraszam, że tutaj, ale jeżeli one są tak podane w takiej, brzydko mówiąc, takiej niechlujnej formie, więc dla mnie po prostu to, że mi się tutaj leje woda, jest takie niezręczne, bo to już jest finał tej dekoracji, no ale to jest sprawa techniczna i ja tego się nie pozbędę. Mam nadzieję, że już się wylała w większości, żebym Wam taką mogła zaprezentować. Proszę bardzo. Mam nadzieję, mili Państwo, że taka dekoracja zaspokoi Wasze zapotrzebowanie, ale przede wszystkim, co najważniejsze dla mnie jest to, żebyście Państwo napisali, naprawdę wypowiedzcie się, czy taka metoda w komentarzach, to raz jeszcze poproszę, bo już prosiłam o to, ale czy taka metoda rzeczywiście pomoże Wam w wykonaniu takiej dekoracji, jaką byście sobie życzyli, bo naprawdę możecie wykonać w każdym kształcie dowolnym, czy to w kształcie jakiejś łezki, powiedzmy, czy w kształcie takim, powiedzmy, jakimś podłużnym. Jeżeli macie problem z osiągnięciem kształtu, z tym, że ten kształt Wam po prostu zwyczajnie ucieka, co jest całkiem naturalne, to po prostu właśnie kierujcie się tak, jak dzieciom się robi wzory, tak jak na babeczki czy na ciasta mamy różne takie przecież odpowiednie, mamy jakieś tam blaszki, kształtowniki i tak dalej, tak tutaj kształtowniki, kształtki, nieważne. Ważne, że mają nam narzucić jakby kształt, foremki. Tak tutaj również możemy spokojnie sobie stosować takie szablony właśnie w postaci po prostu zwyczajnie wycięte z papieru czy z gazety. Mili Państwo, widzicie, już prawie woda nie kapie, także nie jestem gołosłowna, rzeczywiście tak to działa. Woda wykapała ta, która miała wykapać. Taką dekorację spokojnie możecie sobie położyć bez już żadnej dodatkowej formy ani obciążenia na nagrobek, ani bez formy obciążenia, ani bez żadnej podstawki, ponieważ we florecie na początku pokazywałam, jest taka podstawa plastikowa. No i cóż więcej, nic już więcej dodać tutaj nie mogę, nie jestem w stanie, choćbym nawet chciała. Ta dekoracja moje zapotrzebowania estetyczne, ona zdecydowanie spełnia, natomiast czy spełnia Wasze, to też bardzo Was proszę o komentarze. Raz jeszcze Wam bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, to już dziękowałam na początku, ale chciałam podkreślić, że one bardzo fajnie pozycjonują kanał, więc jeżeli chcecie Państwo, i tutaj pozwolę sobie raz na jakiś czas, staram się Państwu przypomnieć, jeżeli Państwo mielibyście życzenie, bo uważacie, że te wartości w tym filmie, w filmach moich przekazywane Wam są dla Was pożyteczne, to jeżeli możecie wesprzeć kanał, to po prostu oglądajcie reklamy, bo my zarabiamy głównie z reklam. Natomiast nie przewijajcie ich, pozwólcie im sobie przelecieć. Będę Wam bardzo za to wdzięczna. Zostawiajcie też komentarze Państwo dla zasięgów, choćby nawet. Zostawiajcie łapki w górę albo w dół, będzie mi bardzo miło. Coraz więcej subskrybentów na tym kanale jest, coraz więcej osób obserwujących, także zbliżamy się do 120 tysięcy. Mam nadzieję, że niebawem. Także no, będę bardzo szczęśliwa z tego powodu. No i serdecznie Wam dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym. Przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków. Zapraszam na kolejny film, w którym jeszcze
będę pokazywała dekoracje na cmentarz, tym razem z LED-owymi świecami, także taki powiedzmy strojk dwa w jednym. Dziękuję raz jeszcze, przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków i do następnego miłego zobaczenia. Pa, pa!